biznesowy, który stworzył się między polskimi przedsiębiorcami, występującymi oficjalnie z prośbą do Korei Północnej, do różnego rodzaju instytucji, które pośredniczą w kontaktach pomiędzy oboma krajami, o załatwienie pracowników stamtąd. I teraz wszystko zostaje legalnie, to znaczy ci ludzie mają pozwolenia na pracę, dostają wizy, przyjeżdżają tutaj na własnych paszportach, które podobno co prawda dostają na no, tak długą chwilę do ręki, jaką wymaga przejście przez kontrolę celną, a potem przedtem są im odbierane i potem są im odbierane. Ale to jakby bazujemy na tych doniesieniach, nielicznych doniesieniach ludzi, którzy to przeżyli. Więc w papierach wszystko się zgadza, natomiast przykładowo, jeżeli taki robotnik ma mieć w kontrakcie zagwarantowane $1000 na miesiąc, to potem z tego dostaje $30. I cała reszta zostaje pobierana na różnych poziomach przez podwykonawców, opiekuna takiej pseudowycieczki robotniczej. Czasem jest to Polak, czasem jest to Koreańczyk z północy. A reszta, która zostaje, jest transferowana do Pjongjangu, do stolicy reżimu i finansuje to, co my znamy czasem z ekranu wiadomości jako $30 tak, na miesiąc mniej więcej. To tak, nie znam dzisiejszego kursu, ale no nie jest to spora kwota. No nie jest to spora kwota i jaka by nie była tak naprawdę, no jest porażająco niższa od tego, co jest w kontrakcie, bo to naprawdę, no tak 1000 do 30. I teraz dla porównania, ponieważ jakby tego nie ma nigdzie w umowie, tego zabierania. Koreańczyków z północy pracuje na całym świecie kilkanaście tysięcy. Ta grupa jest szacowana na od 50 do 100 tysięcy. Pracują w różnego rodzaju krajach, które są mało transparentne, tak można by to nazwać. Najwięcej jest ich w Rosji, w Chinach, są też w Jemenie, Omanie, Arabii Saudyjskiej, budują stadiony na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze. Są też w krajach afrykańskich. Teraz jak Zachód zaczyna nakładać sankcje na Koreę Północną, no to coraz więcej ich znajdzie się w Afryce, no bo Afryka jest jeszcze mniej transparentna dla biurokracji. Ostatnio były informacje, że lekarze z Korei Północnej jadą z bratnią wizytą do Angolii. Jak były Mistrzostwa Świata w piłce w RPA w 2010, no to też było 60 tysięcy kibiców na meczu z Portugalią. Z Portugalii i grupa 70 robotników z Namibii, z Korei Północnej, których dowieziono po prostu, no to już w miarę blisko. Dowieziono już, nie dałbym nawet ręki za to, czy przypadkiem jeszcze nie musieli sami zapłacić za tę podróż. No, biorąc pod uwagę wszystko to, co pan mówi, ale też wszystko to, co wiemy o tym, jak wygląda rzeczywistość Korei Północnej, to nie będzie chyba nadmierną przesadą, jeśli powiemy, że to jest po prostu niewolnictwo, czy współczesne niewolnictwo. A czy tak jest to przedstawiciele bogatych krajów, dobrze sytuowani biznesmeni, wynajmują właściwie od koreańskiego rządu niewolników, którzy najprawdopodobniej wbrew własnej woli przyjeżdżają i pracują no właśnie bez pieniędzy. No bo trudno to nazwać płacą, to co oni dostają. I teraz pojawiają się kolejne strony tej całej historii, ponieważ te $30, niech to już zostanie takim przykładem, te $30, taka też kwota pojawia się w danych organizacji pozarządowych z Korei Południowej, które się zajmują tym i badają ludzi, jakby no, też proszą o relacje ludzi, którzy jakoś cudem są w stanie o tym opowiadać, to ta kwota jest i tak 30 razy wyższa niż normalna płaca u siebie, tam, którą by dostali w Korei Północnej, bo tam średnio na miesiąc zarabia się dolara. No więc teoretycznie można powiedzieć, może tym ludziom robimy jednak przysługę, ponieważ na chwilę wyjadą z własnego kraju, który jest kompletnie zamknięty na wszystko, nawet nie tylko na Zachód, no na wszystko. Taki kontrakt trwa od 3 do 5 lat, czasem jest przedłużany, bo ludzi nie stać, bo oni jakby jadą dorobić. Nawet te $30 jest więcej dla nich, pozostaje większą kwotą, więc nie stać ich też na częste wracanie do domu, a nawet na częste, nawet na raz na 3 lata. Nie chcą kupować biletu na chwilę do rodziny, no bo wolą te pieniądze odłożyć. Czasem zostają też nielegalnie na już nieważnych paszportach, więc no siłą rzeczy stają się takimi jeszcze bardziej zniewolonymi pracownikami. No więc czy przypadkiem nie chcemy im zrobić niedźwiedziej przysługi, pozbawiając ich nawet tej możliwości? Jeżeli kraj oficjalnie, tak jak Polska, przestałby przyjmować Koreańczyków z północy, to czy nagle nie okaże się, że ci ludzie już nie będą mieli żadnej okazji na zetknięcie się z Zachodem i pozostaną no już niewolnikami u siebie? A właśnie, bo to jest właściwie pytanie o charakterze etycznym. Tak.
No bo to wydaje mi się, że odpowiedź jest tutaj jedna, no, że nie może dochodzić do takiego rodzaju praktyk i nawet jeżeli taki człowiek miałby się przez całe życie nie zetknąć z kulturą Zachodu, no to i tak jego kontakt na zasadzie tego nowoczesnego niewolnictwa jest żaden. No, można by sobie wyobrazić taką sytuację, przenosząc to na jakiś przykład, że to mamy taką klasyczną plantację niewolników, na której niewolnicy są traktowani w sposób bardzo drastyczny. No i oto mamy kogoś, kto na przykład, będąc przeciwnikiem niewolnictwa, przynajmniej formalnie, jakąś część niewolników pracujących na plantacji wynajmuje, oferując im no, jakoś trochę lepsze warunki, aniżeli te, które na plantacji mają. No, ale w ten sposób także zasila przecież samego plantatora i niejako sankcjonuje ten system. To jest oczywiście skomplikowana sytuacja, bo w jakimś sensie dobro przyrasta. To znaczy jakoś sytuacja tych ludzi być może w jakimś aspekcie się poprawia, ale summa summarum. Wszystko pozostaje tak, jak jest, więc no właśnie, czy przykładać rękę do niewolnictwa, czy lepiej go po prostu zastopować? Państwa gościem jest Rafał Tomański, japonista, politolog. Teraz informacje Radia Tok FM, a po informacjach do rozmowy wracamy. Przedpołudnie Radia Tok FM. Reklama. Sięgnij po nowe wydanie miesięcznika Magnolia, a dowiesz się, co posadzić na skalniaku, jakie rośliny mogą zastąpić cukier, które kwiaty wabią motyle i co zrobić, by ogród lub taras był bardziej kameralny. A na koniec psychozabawa. Wybierz swój ulubiony kwiat i dowiedz się, co mówi o tobie. Miłej lektury. Anna Landowska, redaktorka naczelna. Tyle tych rachunków co miesiąc. Telefon, internet, telewizja. Mam wrażenie, że strasznie za to wszystko przepłacam. Po co przepłacać? Połącz usługi w Smart Dom. Jak to? Przenosisz numer do plusa, bierzesz do tego internet za pół ceny i telewizję za złotówkę. Wszystko za jedyne 76 zł z gwarancją najniższej ceny. Ale co to znaczy? Że jak znajdziesz gdzieś taki zestaw taniej, to zwrócą ci różnicę. Jak masz Smart Dom, wiesz, że nie przepłacasz. Sprawdź sama. Szczegóły na plus.pl, cyfrowypolsat.pl lub w punktach sprzedaży. Syrenka z Poznania, a Neptun z Krakowa? Quiz poszedł nie tak. Zacznij od nowa. Jeśli znasz swoje miasto i wiesz, co je wyróżnia, wejdź na www.metrocafe.pl. Weź udział w zabawie, rozwiązuj quizy, zgarniaj nagrody. W Lidlu mamy tak szeroki wybór pieczywa, że z pewnością znajdziesz swoje ulubione. Już teraz doskonały chleb drwalski bez konserwantów. Z dodatkiem mąki żytniej, ziarnami słonecznika, siemienia lnianego i soi. Jedynie złoty 99 za 400 gramów. Tylko złoty 99. Oraz smakowita bagietka z masłem czosnkowym. Jedynie złoty 99 za 165 gramów. Tylko złoty 99. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Czerwcowe cztery kąty już w sprzedaży. Temat numeru: lato na balkonie. 15 pomysłów na ciekawie zaaranżowany salonik pod chmurką. Ponadto, jak dobrze zaprojektować szafę i garderobę, by wykorzystać cenne miejsce. Jakie baterie wybrać, aby obniżyć rachunki za wodę. Magazyn dostępny również z idealnym na lato kryminałem. Nie przegap. Auto.pl. Lider sprzedaży aut używanych od 15 lat. Zapraszamy do 3 megapunktów przy Alei Krakowskiej, ulicy Ostroplamskiej i w centrum przy ulicy Stawki. Sprzedajemy auta bezpośrednio od pierwszego właściciela, ale też okazje polizingowe i auta z importu. Auto Auto ma 1500 aut na placu, ale każdy klient jest dla nas najważniejszy. Skup od ręki lub opieka komisowa. Sprzedaż i zamiana. Jesteśmy dla Was 7 dni w tygodniu. Autoauto.pl. Planujesz budowę? Dajemy Ci najlepszą ofertę na rynku. Na przykład papa wierzchniego krycia Izolmat PV250 o grubości 5,2 mm już za 7,96 za metr kwadratowy. Najlepsza oferta na rynku. Leroy Merlin. Szczegóły na leroymerlin.pl. Pobierz na swój telefon aplikację Gazeta.pl Live, w której znajdziesz najświeższe newsy z Polski i ze świata. Nie przegapisz żadnej ważnej informacji. Dodatkowo masz możliwość obserwować relacje na żywo z najważniejszych wydarzeń politycznych, sportowych czy gospodarczych. Bądź na bieżąco z Gazeta.pl Live. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
10.20, Filip Kekusz, zapraszam. W ciągu najbliższych kilku godzin do rosyjskiego Rostowa nad Donem ma przylecieć Petro Poroszenko. Według źródeł agencji Interfax prezydent Ukrainy ma wziąć udział w wymianie lotniczki Nadii Sawczenko na dwóch rosyjskich żołnierzy zatrzymanych w Donbasie. 22-letni student usłyszy dziś zarzuty po zamachu bombowym we Wrocławiu. Mężczyzna ma być około 11 doprowadzony do prokuratury. Mężczyzna został zatrzymany wczoraj w województwie lubuskim, gdzie mieszka jego rodzina. Kolejne protesty przeciwko Donaldowi Trumpowi, tym razem w stanie Nowy Meksyk. W mieście Albuquerque, gdzie przemawiał republikański kandydat na prezydenta, zebrały się setki osób, które głośno krytykowały wypowiedzi miliardera na temat migrantów. Manifestujący starli się z policją, która chroniła budynek, w którym przemawiał Trump. W samolocie linii Egypt Air, który w zeszłym tygodniu spadł do Morza Śródziemnego, nie było przed startem żadnych problemów technicznych, podała egipska gazeta rządowa Al-Ahram. Dziennikarze powołali się na podpis, który pilot złożył w pokładowym dzienniku technicznym tuż przed startem maszyny. Informacje kulturalne. Kierzniewski. Zapraszam. Koncerty, spektakle, dyskusje, wystawy i warsztaty. W sumie ponad 240 wydarzeń artystycznych. 17 czerwca w Poznaniu rusza Festiwal Malta. Impreza potrwa przez 12 dni, a zakończy ją multimedialne taneczne widowisko przygotowane na 60. rocznicę poznańskiego czerwca. Jan Komasa, reżyser spektaklu, tłumaczy, że nie będzie to historyczna adaptacja. To jest wzór matematyczny na rewolucję, która się wtedy wydarzyła, bo korzystamy z tych fabryk, z tego ruchu fabrycznego, z tych maszyn, z tego, że ludzie są zmuszani do niewolniczej pracy i zapętlamy to i ludzie nie wytrzymują tempa i za chwilę nagle ktoś się wyłamuje, tworzy się grupa i to jest takie jakby rondo, to co cały czas zawija i to jest takie trochę transowe, że to się zapętla, zawija, rozbudowuje. Choreografię do spektaklu przygotował Mikołaj Mikołajczyk. Za oprawę muzyczną odpowiada zespół Kwadrofonik. Widowisko Ksenofonia odbędzie się 28 czerwca na placu Mickiewicza w Poznaniu. Wstęp jest wolny. Do Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie wraca twórczość Zdzisława Beksińskiego. Częstochowska galeria miała w swoim depozycie dużą kolekcję prac artysty, ale ich właściciele zdecydowali o jej przeniesieniu do Krakowa. Na szczęście placówce udało się pozyskać inne prace. W Częstochowie zobaczymy w sumie 30 obrazów i tyle samo rysunków. Niektóre z nich nie były pokazywane w Polsce. Prace pochodzą z różnych okresów twórczości artysty. Uroczyste otwarcie drugiego Muzeum Beksińskiego dziś o 18:00. Znamy kolejnych wykonawców, którzy w sierpniu wystąpią na łódzkim festiwalu Domofon. Na Ow Piotrkowskiej zagra m.in. Omar Sulejman, syryjski muzyk, który łączy disco i muzykę arabską. Drugi wykonawca również flirtuje z muzyką taneczną, ale w bardziej awangardowy sposób, łącząc elektronikę z punkowym zacięciem. Mowa o kolektywie Chicks on Speed. W Łodzi wystąpią również Wire US Girls oraz Supergirl and Romantic Boys. Festiwal Domofon potrwa od 26 do 27 sierpnia. Kolejne informacje na antenie TOK FM o 10.40. Zapraszam. Pogoda. Bez deszczu dziś na Wybrzeżu Środkowym i w centrum, w pozostałych regionach słońca, ale lokalnie ponownie możliwe burze. Najwięcej chmur na Podkarpaciu. 19 stopni będzie w Trójmieście, 22 stopnie w Lublinie, 23 pokażą termometry w Krakowie, 24 w Warszawie i Łodzi, 25 w Poznaniu, 26 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Przedpołudnie Radia TOK FM. A w przedpołudniu Radia TOK FM cały czas Rafał Tomański, japonista, politolog. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. O pracy, niewolniczej pracy obywateli Korei Północnej w Polsce rozmawiamy. Na budowach głównie te osoby pracują. Choć zanim o szczegółach tego, jak ta ich praca wygląda, to może powiedzmy, ponieważ rysowaliśmy taki szerszy kontekst tej sprawy, jakieś ustne porozumienia między Koreą Północną a Polską, że na przykład Czechy, Bułgaria i Rumunia z tego rodzaju ustnych porozumień, nazwijmy to, zrezygnowały także pod naciskiem opinii publicznej i po prostu te kraje wycofały się z tego rodzaju praktyk. Już, no powiedzmy to wprost, niewolnicy z Korei Północnej nie pracują w Czechach, Bułgarii i Rumunii. To prawda. 2006-2008 rok była taka głośna sprawa w Czechach, tam pod Pragą bodajże, odkryto fabrykę szwalni mundurów i tam pracowały kobiety z Korei Północnej i mieszkały w skandalicznych warunkach. To poruszyło opinię publiczną i to stało się pretekstem do tego, żeby rząd przyjął ustawę taką, która zabrania zatrudniania obywateli tego kraju w Czechach.
Bułgaria, Rumunia też się wycofały. No i teraz pozostaje problem z Polską. Problem jest taki, że u nas nie ma skandalicznych warunków. I są doniesienia takie, po raz kolejny jest taka organizacja, która działa w Seulu, North Korean Database Center, która dotarła do ludzi z Polski i ma też, oczywiście niewielkie, ale ma informacje na temat warunków życia tutaj. Nie są skandaliczne. To nie o to chodzi, że jasny gwint, nie ma się do czego przyczepić. Jest się do czego przyczepić cały czas, bo ten proceder przynosi korzyść nie temu, komu powinien, bo cały czas nie korzystają z niego ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają. Nawet ciężka praca, oczywiście żadna praca nie hańbi, ale no, nawet cięższa niż dla Polaków praca. Czasami pracują po 15 godzin dziennie. Stanowiska są bardzo wymagające, to są spawacze, to są sadownicy. To są pracownicy, którzy leją żel beton na budowach. No to nie jest zrywanie truskawek. Więc nawet za takie warunki powinni dostawać godziwą pracę, płacę taką, która jest obiecana. No to jest podstawa, żeby to równanie było przejrzyste dla każdej ze stron. Ale warunki w Polsce nie są takie jak w Czechach. Nie ma teoretycznie podstaw do tego, żeby aż tak bardzo się martwić. No i pozostaje pewnego rodzaju pad. No co z tą sytuacją zrobić? Całe równanie w przypadku polskim zmierza do tego, że polscy przedsiębiorcy przez swoich południowo-koreańskich pośredników i północno-koreańskich pośredników finansują reżim. No i przy okazji, wykorzystując drastyczne warunki, jakie w tym reżimie panują, wykorzystując sposób, w jaki ów reżim traktuje swoich obywateli, zapewniają sobie pracę poniżej wszelkich możliwych kosztów, które musieliby ponosić, gdyby zatrudniali obywateli państw, w których tego rodzaju praktyki nie są stosowane. Być może tutaj jest jeszcze głębiej coś ukryte, a jeżeli zaczynamy się gubić w tej całej sytuacji, to na pewno chodzi o pieniądze. Bo dlaczego łatwiej jest polskim przedsiębiorcom, mimo że oni formalnie pytani o to, bo też spotkałem się z takimi rzeczami, polski przedsiębiorca, na którego budowie pracują Koreańczycy z północy, powie, ale ja ich nie zatrudniam. No bo a kto ich zatrudnia? Formalnie wykręca się od odpowiedzi takiej, że tak, to moi ludzie, tym, że zatrudnia ich firma z północnej Korei, która jest podwykonawcą polskiej. Znaczy, nic to nie zmienia tak naprawdę. No może przed sądem pracy, czy w jakimś formalnym sposobie rozumienia tej sytuacji, może rzeczywiście jest to różnica, ale w rzeczywistości wygląda to tak, że na polskiej budowie pracuje robotnik z Korei Północnej. Kapitalizm. Kapitalizm. To, czy go zatrudnia Polak, czy Koreańczyk z północy zatrudniony przez Polaka, no to już jest jakby detal w tej sytuacji. Natomiast dlaczego cały czas pozostaje ta sytuacja, w której nie sięga się po ludzi geograficznie bliższych Ukraińców, Rosjan, Białorusinów, Polaków, przedstawicieli jakichkolwiek innych narodowości, którzy przyjeżdżają tutaj. No właśnie teoretycznie trudno to ocenić, bo ten pracownik z Korei Północnej też kosztuje tyle, ile powinien kosztować. Tyle, że on tych pieniędzy nie widzi. Co jest paradoks. Powody, ja już mam aż za dużo koncepcji na ten temat, zaczynam zastanawiać się nad jakimiś rzeczami spiskowymi, ale no też to nie chodzi o to, żeby rzucać oskarżenia. A wiadomo, co sami ci przedsiębiorcy, którzy tego rodzaju pracowników zatrudniają, mówią o powodach, dla których akurat właśnie wybierają Koreę Północną, a nie przedstawicieli innych krajów? Na takie pytania nie odpowiadają bezpośrednio. Natomiast widać, że chęć pozyskania Koreańczyków z północy jest ewidentna, ponieważ to jeszcze Gazeta Wyborcza docierała około 15 lat temu, 10-15 lat temu do spawaczy zatrudnionych w Stoczni Gdańskiej. Były ogłoszenia dawane do Urzędu Pracy w Polsce przez właśnie stocznię o treści takiej, że spawacz musiał mieć wśród wymagań biegły koreański. No więc no, jest to wymaganie w odniesieniu do spawacza rzeczywiście. Oczywiście, no więc po prostu jest to oczywiste, że taka oferta pracy nie jest przeznaczona dla nikogo innego. Polscy spawacze w tym momencie wyjeżdżają za granicę. Powiedział pan o tym, że właściwie te wyjaśnienia, czy te koncepcje, które pan ma dotyczące tego, z czego się to zjawisko bierze, w jakimś sensie nieco wpadają w dyskurs teorii spiskowych, no ale no może nie bójmy się tak bardzo tych teorii spiskowych. Oczywiście
bez przesady, ale jednak czasem różne tego rodzaju malwersacje się po prostu zdarzają. Jasne. W przypadku Polski sprawa ostatnio jest... oglądałem taki serial o Noamie Chomskim, wywiady z Noamem Chomskim, to co ono w funkcjonowaniu współczesnego kapitalizmu tam opowiada, no, późne wywiady z ostatnich 4 lat, to właściwie są par excellence teorie spiskowe. W przypadku Polski taki scenariusz spiskowy jest prawie że oczywisty, bo nasz kraj został jednym z niewielu, który dalej ma ambasadę, własną ambasadę, samodzielną ambasadę z osobnym budynkiem w stolicy Korei Północnej. To jest nieczęste, bo nawet już teraz dokładnie nie pamiętam, ale chyba Niemcy, Szwecja i ktoś jeszcze mają jeden budynek wspólnie. To jest naprawdę wyjątek, że Polska ma właśnie tam taką osobną placówkę. Poza tym od 1953 roku, od momentu nawet nie zakończenia wojny koreańskiej, bo ona się formalnie nie zakończyła, od momentu podpisania zawieszenia broni między oboma krajami, na granicy, na 38 równoleżniku, siły ONZ mają taki komitet, neutralny komitet stabilizacyjny, do którego należała Szwajcaria, Szwecja ze strony południowej, a ze strony północnej, byłej komunistycznej, Polska i Czechosłowacja. W momencie, kiedy Czechosłowacja się rozpadła, same Czechy zaczęły przyjeżdżać, wysyłać swoich generałów, bo to już jest na takie poselstwo na wielogwiazdkowym poziomie. I tam przyjeżdżają najwyżsi generałowie. Kiedy Czechy zaczęły wysyłać swoich generałów właśnie na granicę między Koreami, Pjongjang im podziękował. Stwierdził, że Czechy demokratyczne to już nie jest dla nich partner. Z 4 państw zrobiły się 3. Polska też została oficjalnie usunięta z tej listy, ale cały czas Warszawa wysyła swoich generałów. Oni nawet byli tydzień temu w Seulu na spotkaniu z pozostałymi odpowiednikami. Wiem też, że kolega ze Szwajcarii powiedział mi, że widział się ze szwajcarskim generałem, który tam przyjechał. O Szwedzie nic nie wiem, ale zakładam, że przyjechał. I na przykład Seul jest bardzo wdzięczny Warszawie, że przez te lata, od momentu, kiedy komitet został formalnie rozwiązany, Warszawa cały czas wysyła swoich przedstawicieli, utrzymując rację bytu tego ciała międzynarodowego, bo jeżeli by były tylko 2 państwa na 4, to nie miałyby już wymaganej większości, 3/4, a z Polską ten 3. głos jeszcze podtrzymuje. To jest taki oczywiście troszkę polityczny trup, który do niczego się nie przydaje, ale Polska jest to zaangażowana. Jest polska firma, polsko-koreańska firma działająca na północy, która zajmuje się przywozem towarów. Można znaleźć na ten temat informacje. Polacy mają statek północno-koreański, którym wożą różne rzeczy. Nie tylko jabłka i ziemniaki, ale też telewizory, narty i skutery. Samochód już na taki statek oczywiście wejdzie, ale zajmie więcej miejsca. Lepiej wziąć 3 skutery dla jakichś tam aparatczyków. Wiadomość z ostatniego tygodnia, Szwajcaria, ponieważ jest coraz większa lista sankcji i kraje dołączają się do tego po ostatnich próbach rakietowych. I okazało się nagle, że Szwajcaria pozostała tak z niczego, prawie że chwilowo największym donatorem dla Korei Północnej. No więc Szwajcarzy się zajęli sprawą, wpisali w poprzednim tygodniu 25 luksusowych dóbr na listę zabronionych rzeczy, które można importować, eksportować do Korei Północnej. No i w tym momencie też dochodzi do kolejnej niby śmiesznej sytuacji, ale okazuje się, że Kim Jong-un będzie pozbawiony drogich szwajcarskich zegarków. On studiował w Szwajcarii pod koniec lat 90. Przywiązany jest do szwajcarskich marek. No bardzo, bardzo lubi sery ze Szwajcarii, uwielbia czekoladę. No jest coraz grubszy, to widać na zdjęciach. Lubi zjeść, podobno dowożą mu świeże rzeczy z Francji, świeże całe posiłki, samoloty. No to jest ten poziom absurdu. Jego ludzie pracują po 15 godzin za nic praktycznie w stoczni i na budowach, a on sprowadza sobie zegarki. Pozbawiony drogich zegarków ze Szwajcarii, nie będzie miał czym, oczywiście będzie miał, ale no medialnie to ładnie brzmi, nie będzie miał czym korumpować innych urzędników, a podobno jego popularność nie jest tak duża, jakby chciał. I nie ma takiej siły przebicia, jakby chciał. Po prostu go nie szanują. Tylko nie można o tym mówić. No tak. Powiedzmy jeszcze chwilę o tym, jak wygląda w ogóle sytuacja uciekinierów z Korei Północnej. I czy takie ucieczki się w Polsce zdarzały? Czy coś panu na ten temat wiadomo? Niedawno ekipa 12 pracowników jednej z restauracji w Szanghaju, restauracji północno-koreańskich. Właśnie to też jest taka praktyka, że w różnych krajach działają takie restauracje północno-koreańskie, gdzie osoby z północnej Korei pracują jako kucharze, kelnerzy. Otóż taka ekipa niedawno uciekła w całości z Szanghaju i regularnie się jakieś ucieczki jednej, dwóch lub trzech osób
nie zawsze to jest cały zespół, zdarzają. Tutaj na tych budowach, ale w ogóle we wszystkich takich zespołach czy grupach pracowników z Korei Północnej w różnych częściach świata zawsze są oczywiście przedstawiciele służb, którzy pilnują bacznie, żeby takie ucieczki się nie zdarzały, ale one się mimo wszystko zdarzają. Czy w Polsce doszło do takich sytuacji? Czy coś panu o tym wiadomo? O ucieczce nie słyszałem, natomiast wiem, że podobno jest jedna osoba z Korei Północnej, która tutaj oderwała się od swojej grupy, ale nic więcej nie jestem w stanie na ten temat powiedzieć, ponieważ poza tym, że... Ale się oderwała? Czy... Tak, podobno. Ale sam też nie mam informacji, poza tym, że i tak ich bym publicznie nie powiedział, żeby tej osobie nie zrobić przykrości, ale... Ich nie ma. Nie można dojść do nich. Bardzo dziękuję. Rafał Tomański, japonista, politolog, był Państwa gościem. To jest przedpołudnie Radia Tok FM. Przed Państwem informacje, a po informacjach Państwa gościem będzie Paweł Cywiński, twórca portalu Uchodźcy Info. Przedpołudnie Radia Tok FM. Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice, komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego wycisnąć esencję. Prawda jest ważna. Proszę Państwa, żarty na bok. A teraz na poważnie. Program Mikołaja Lizuta. Od poniedziałku do piątku po 12:00. Zapraszam, Mikołaj Lizut. Reklama. A w tym tygodniu w Kauflandzie mąka pszenna królowa mąk tortowych złoty 19, zaledwie złoty 19. Sucha karma dla psów Darling aż 10 kilo, 24,99, tylko 24,99. Więcej na kaufland.pl. Nowy czerwcowy świat motocykli już w sprzedaży, a w nim... Gorąca relacja z Sardynii. Testujemy nowość. Ducati Multistrade Enduro. 400 koni mechanicznych pędzące 300 na godzinę. Porównujemy Suzuki Hayabusa i Kawasaki ZZR 1400. Z błotem mu do twarzy. Wszystko na temat używanego Suzuki DR-Big. Kolejna edycja plebiscytu Motocykl Roku. Weź udział i wygraj BMW G310R. Polecam nowy numer świata motocykli. Redaktor naczelny Lech Potyński. Powiedz, jak działa ten smart zone, który reklamujecie w telewizji? Działa tak, że jest tanio. Jak to? Tak to, że bierzesz telewizję cyfrowego Polsatu, przenosisz numer do plusa i dobierasz internet za wszystko tylko 86 zł miesięcznie z gwarancją najniższej ceny. Czyli że co? Czyli że jak znajdziesz taki zestaw tani, oddadzą ci różnicę. A to faktycznie smart zone się opłaca. Jak się nie przepłaca, wiadomo, że się opłaca. Sprawdź sam. Szczegóły na plus.pl, cyfrowy polsat.pl lub w punktach sprzedaży. Czy wiesz, że częstym powodem nawracania hemoroidów jest niewłaściwa higiena? Dlatego tak ważny jest dobór odpowiedniego środka do codziennej pielęgnacji wrażliwych okolic. Polecam żel do mycia Proctohemolan Comfort, dostępny w aptekach. Proctohemolan Comfort skutecznie oczyszcza. Do tego, co bardzo ważne, Proctohemolan Comfort działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Moim zdaniem Proctohemolan Comfort to najlepszy żel do mycia dla osób z hemoroidami. Proctohemolan Comfort. Wiesz, ile waży 82,5 miliarda euro? My też nie wiemy, ale wiemy, jak je zdobyć. To super proste. Wystarczy słuchać radia Tok FM. Dowiesz się, jak skorzystać z funduszy europejskich na lata 2014-2020. Gdzie znaleźć dofinansowanie? Jak przygotować i złożyć wniosek? Super fundusze w radiu Tok FM. W każdy poniedziałek po 12:40. Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W czerwcowym Avanti. Wielki wybór kostiumów kąpielowych z najnowszych kolekcji, a także mnóstwo kuponów rabatowych na weekend zniżek. To wydanie kupisz także z kosmetykami z serii Perfekta Oczyszczanie. Avanti. Już w sprzedaży. Nie przegap. Dziś rozmawiamy z lekarzem medycyny estetycznej Maciejem Łukasiewiczem. Panie doktorze, ile kobiet w Polsce ma nadwagę? Aż 42%. Wiele z nich stosuje różne środki, a i tak nie może schudnąć. Jakaś rada? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal zmniejsza ilość tłuszczów wchłanianych z pożywienia, a tym samym ilość dostarczanych do organizmu kalorii. Czyli Kalominal skutecznie redukuje masę ciała? Tak, nawet u osób, u których inne metody zawiodły. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
Informacje TOK FM. Jest 10.40, Michał Poklękowski, zapraszam na informacje. Samolot prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki jest w drodze do Rosji. Taką wiadomość przekazała agencja Interfax. Komentatorzy spodziewają się wymiany skazanej w Moskwie na 22 lata więzienia lotniczki Nadii Sawczenko na dwóch żołnierzy rosyjskiego wywiadu. Do tego tematu wrócimy już w kolejnych informacjach Radia TOK FM o 11.00. W miejscowości Wypnicha na Lubelszczyźnie powstanie nowy ośrodek dla młodzieży uzależnionej od dopalaczy. Dotychczas taka placówka funkcjonowała pod Kazimierzem Dolnym. Trzeba ją jednak przenieść, bo budynek nie spełnia norm bezpieczeństwa. Anna Kmiterek-Zawodzka. Poszukiwania nowej siedziby trwały wiele miesięcy. Szefowa stowarzyszenia, które ośrodek prowadzi, Dorota Tkaczyk, miała kilka lokalizacji, ale gminy nie wyrażały na to zgody. W gminie Michów też początkowo były obawy do momentu spotkania z wychowankami, którzy przyjechali na rozmowę z mieszkańcami wsi. Po tym, jak poznali te dzieci, jak podopieczni zaczęli opowiadać, na czym polega metoda, na czym polega ich terapia, to myślę, że wzbudziło to zaufanie ich. Przeciwko ośrodkowi początkowo była pani Elżbieta, ale na spotkaniu z młodzieżą zmieniła zdanie. Te dzieci to mnie po prostu pozytywnie zaskoczyły, bo widać, że umiał się zachować i wypowiedzieć. To jest najważniejsze, że chcą się leczyć. Stowarzyszenie Powrót z U szuka teraz pieniędzy na remont, tak by jak najszybciej móc się przeprowadzić. Lublin, Anna Gmiterek-Zabłocka. TOK FM. Utytułowany podróżnik Aleksander Doba poinformował na Facebooku, że udało mu się odzyskać specjalną żywność potrzebną mu w czasie podróży kajakiem przez Atlantyk. Jeszcze wczoraj jego przeprawa przez ocean stała pod znakiem zapytania. Liofilizowaną żywność Doby zatrzymali bowiem amerykańscy celnicy. Słuchasz informacji TOK FM. Policja zatrzymała w Belgii i Holandii kilkadziesiąt osób w ramach śledztwa wymierzonego w szajkę wytwarzającą syntetyczne narkotyki w laboratoriach zdolnych do produkcji nawet miliona tabletek ekstazy dziennie. Takie informacje przekazała policja z Brukseli. Produkowane przez gang substancje były przeznaczone do sprzedaży w całej Europie. Popularny rosyjski poeta i prozaik Siergiej Gandlewski został zatrzymany przez policję w Moskwie na stacji metra Łubianka po tym, jak zerwał ze ściany portret Stalina. Poetę wypuszczono po paru godzinach bez żadnych wyjaśnień. Artysta powiedział dziennikarzom, że zerwał portret Stalina ze ściany, ponieważ to przestępca. Teraz to wszystko. Kolejne informacje w Radiu TOK FM o 11.00. Zapraszamy. Pogoda. Najwięcej słońca i bez opadów dziś w centrum kraju i na środkowym wybrzeżu. W pozostałych regionach też nie najgorzej, ale lokalnie ponownie możliwe burze. Na termometrach od 19 stopni w Trójmieście, przez 21 w Białymstoku, 22 w Krakowie i Gorzowie, do 26 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Przedpołudnie Radia TOK FM. Przedpołudnie Radia TOK FM. Tomasz Stawiszyński, a w studiu Paweł Cywiński, twórca portalu Uchodźcy Info. Dzień dobry. Dzień dobry. Dostajecie dużo nieprzyjemnych wiadomości. Tak, w ciągu ostatnich 24 godzin samych maili, takich z formularza kontaktowego na stronie internetowej, dostaliśmy ponad 250. A dlaczego w ciągu ostatnich 24 godzin? Bo 24 godziny temu żeśmy zrobili konferencję prasową, czy tam 30 godzin temu, i w której żeśmy ogłosili, że oto powstał ten portal Uchodźcy Info, na którym można się dowiedzieć, poznać rzetelną wiedzę na temat uchodźców oraz dowiedzieć się, jak można skutecznie pomagać uchodźcom. No więc dostaliśmy ponad 250 maili, z czego 4 czy 5 to były maile techniczne, 2 były bardzo miłymi mailami, a cała reszta to jest fala takiego ekstremum hejtu, bardzo ostrych słów, porównywań do, nie wiem, do Auschwitz, do mnóstwo strasznych przekleństw w stosunku do nas, w stosunku do Fundacji Batorego na przykład, która gdzieś tam pośredniczyła w uzyskaniu grantu, za który ta strona powstała, w stosunku do uchodźców. Muszę powiedzieć, znaczy dla mnie to jest dosyć mocne przeżycie, ponieważ nie jestem człowiekiem ze świecznika i nagle, kiedy uderza we mnie taki żyk, okropny żyk, to gdzieś tam zostaje w psychice i to jest strasznie przykre. No i też przykre jest to, że jest 200 i kilkadziesiąt osób, którym się chciało wejść, znaleźć ten formularz kontaktowy, napisać 5-8 zdań i władować w ten sposób swoją agresję. To prawdziwi Polacy piszą te maile? Na pewno Polacy.
nie wiem, czy prawdziwi, bo to trzeba by tutaj jakoś zacząć się zastanawiać nad kategorią prawdy w polskości. Natomiast na pewno to piszą Polacy i to jest... I to chyba trzeba się zacząć przyzwyczajać do tego, że to jest element polskości. A eliminując na moment słowa najbardziej drastyczne, no bo jednak jesteśmy na antenie, w radiu jest dopiero 10:45, to gdybyś miał wyekstrahować jakieś zasadnicze treści z tych maili, no więc po pierwsze słuchają to jakby to brzmiało? Po pierwsze słuchają państwo w tej chwili zdrajcę Polski, ja jestem tym zdrajcą, wszyscy, którzy pracowali nad tym, są zdrajcami. Zdrajców należy powiesić. W najlepszym przypadku po prostu jesteśmy pożytecznymi idiotami. Przepraszam za brzydkie słowo. Jeżeli chodzi o uchodźców, to najlepiej ich nie wpuszczać, ale są również propozycje takich czy innych egzekucji, śmierci, wystrzelania. Fundacja Batorego to jest obcy element z kapitałem takim czy innym, który w zasadzie jest też zdrajcami, też trzeba ich powiesić. Do tego ta instytucja chyba działając w Polsce już bardzo długo się przyzwyczaiła, że jest taką agendą sił przeciwnych to, co cywilizacji. Bardzo w ogóle ciekawym elementem jest atak na Fundację Batorego. Strona Uchodźcy Info powstała z grantów tak zwanych norweskich i Fundacja Batorego jest tylko i wyłącznie pośrednikiem. Tak? Ona tutaj w Polsce operuje jakimś tam wycinkiem tych grantów. Natomiast oczywiście samo to, że operuje, już wystarczy, żeby napisać, wysuwając jakieś teorie spiskowe w sposób bardzo agresywny na wszystkich, którzy cokolwiek mają z tym wspólnego. Masz takie wrażenie, że to, co dostajecie, to jest jakaś taka reprezentatywna próbka tego, co znaczna część polskiego społeczeństwa na temat uchodźców myśli, czy to jest jednak jakieś ekstremum, może trochę zorganizowana akcja, bo tego typu środowiska, które właśnie specjalizują się w zalewaniu tak zwanym hejtem różnych tego typu inicjatyw, często się skrzykują jakoś w internecie, powielają linki, zachęcają do tego, żeby wyrażać sprzeciw obywateli, tak to nazywają. Tutaj mam jednak wrażenie i wielką nadzieję jednocześnie, że jest to, że tak powiem, ekstremalna jakaś akcja. Wystarczy, że link trafi na takie czy inne forum internetowe, nie wiem, kibiców agresywnych, kiboli, czy chociażby na wykop tak zwany, żeby uruchomić taką akcję. No i też warto wiedzieć, że akurat temat uchodźców jest rozgrywany w kontekście wojny informacyjnej w Polsce, no więc jakby... Wojny informacyjnej. Tak to nazywam, znaczy, bo to jakby jest to jeden z tych tematów, który bardzo mocno polaryzuje społeczeństwo polskie. W związku z tym jest bardzo łatwo rozgrywany przez takie czy inne siły, którym zależy na tym, żeby polaryzować społeczeństwo. To się wiąże z jednej strony z hejtem, z drugiej strony z produkowaniem fałszywych informacji, które są produkowane w całej Europie tak naprawdę, również w Polsce, i rozprzestrzenianiem tego, tworzeniem z tego wirali. Więc stosunkowo łatwo jest uruchomić to ekstremum do tego, żeby agresywnie wyrażać takie czy inne, nie wiem, czy są poglądy, możemy to nazwać poglądami, tak naprawdę jest to jakaś straszna agresja. Niedawno na zlecenie Amnesty International przepytano 27 tysięcy osób z 27 krajów na świecie o ich stosunek do uchodźców i okazało się, że takie powielane często w dyskursie politycznym przekonania, że ogólnie rzecz biorąc wszyscy właściwie są niechętni uchodźcom i mają do tego stosunek sceptyczny, to jest nieprawda, to jest jakiś mit kompletny, ale wśród tych krajów, w których stosunek do uchodźców był, rzekłbym, sceptyczny albo wręcz niechętny, no to jednak znalazła się Polska. Tutaj ten wskaźnik nie był wysoki w odniesieniu do takich na przykład, nie wiem, krajów jak Chiny, Niemcy czy Wielka Brytania, które mają największą gotowość, czy których obywatele mają największą gotowość do tego, żeby uchodźców przyjmować. Bardzo ciekawe jest to, jeżeli porównamy kraje europejskie, w których istnieje o wiele większa, znaczy jest zbadana o wiele większa gotowość do przyjęcia z Polską. Kraje, w których są uchodźcy, które mają rzeczywiście społeczeństwa często wielokulturowe, przynajmniej takie przestrzenie w miastach, które są wielokulturowe, i mamy Polskę. Taki monolit etniczno-religijno-językowy, w którym każdy obcy jest zły. A z drugiej strony mamy kraj, który przez ostatnie 250 lat wyprodukował jakieś niesłychane liczby uchodźców. Tak mówimy o milionach, dziesiątkach milionów polskich uchodźców, którzy od
powstań w XIX wieku, przez II wojnę światową oraz czasy PRL-u, uciekały z Polski. W doświadczenie polskości jest wpisane uchodźstwo. W hymnie polskim, hymn polski nawiązuje do naszych doświadczeń uchodźczych. Pan Tadeusz na samym początku nawiązuje, tak, nasza książka narodowa do doświadczeń uchodźczych. Wieszcze pisali o tym, nie wiem, Sienkiewicz w pustyni i w puszczy, tak, to nadal nawiązuje do naszych doświadczeń uchodźczych. W związku z tym gdzieś tam mamy i w kulturze, i w doświadczeniu, w pamięci to doświadczenie, jakby tą tematykę uchodźstwa, a mimo to po 25 latach wolnej Polski rodzi się taki wielki opór przeciwko przyjmowaniu Polaków, uchodźców do Polski. To jest, wydaje mi się, że dosyć znaczące i przykre. Z czego to wynika? Bo wasza strona to jest strona bardzo merytoryczna. Przekaz, który kierujecie do osób, które na tę stronę zawitają, to jest merytoryczny przekaz oparty na faktach. Prezentujecie statystyki, rozmontowujecie też bardzo wiele różnych mitów, które o tym też sobie jeszcze porozmawiamy w tej audycji za chwilę. Rozmontowujecie wiele mitów właśnie, które wokół uchodźców, ale nie tylko uchodźców, ale w ogóle kwestii na przykład tak zwanego zderzenia cywilizacji, o którym się politycy zwłaszcza lubią wypowiadać. Takich mitów, które wokół tego wszystkiego narosły, więc jakby staracie się przeciwstawić fakty rozmaitym emocjom, uproszczeniom, takiemu myśleniu obrazowemu i niekiedy nawet spiskowemu. Ale czy twoim zdaniem, bo to taka trochę sokratejska postawa, że Sokrates uważał, jak być może państwo pamiętają, że się z niewiedzy biorą złe uczynki, że jeśli ktoś postępuje w jakiś sposób, no nazwijmy to moralnie zagadkowy czy moralnie wątpliwy, no to prawdopodobnie robi to dlatego, że nie wie. Trzeba mu powiedzieć, jak jest, i wtedy będzie wiedział, już będzie postępował tak jak trzeba. Niektórzy uważają, że to naiwny sposób myślenia, że Sokrates tutaj jednak pewną naiwnością się wykazywał. Ale pytanie, czy twoim zdaniem właśnie z niewiedzy się bierze ten stosunek Polaków do uchodźców i czy przekaz merytoryczny spowoduje, że jak już wszyscy się dowiedzą, jak jest, no to wówczas swój stosunek do uchodźców zmienią. No bo o to wam ostatecznie chodzi, żeby ten stosunek uległ zmianie, ten, który jest odzwierciedlony w badaniach, o których przed chwilą rozmawialiśmy. Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z tandemem takich dwóch zjawisk. Pierwsze to jest oczywiście niewiedza. Tak? Poziom wiedzy o uchodźcach w Polsce jest bardzo nikły, żeby nie powiedzieć prawie, że zerowy. Druga kwestia to jest strach. Bo też ich nie ma. Nie ma ich, ale też nie uczymy się o tym, nie mówimy. Nawet ludzie, którzy gdzieś tam pośredniczą w przekazywaniu tej wiedzy, jak nie wiem, dziennikarze, również mają stosunkowo niski poziom i często muszą sięgać do Wikipedii. Natomiast coś, co idzie w tandemie z tą niewiedzą, to jest strach. Strach po części wypływa z niewiedzy, strach przed tą obcością, przed tą innością, przed tym, co ma się wydarzyć. A z drugiej strony jest potęgowany przez siły polityczne i ideologiczne, które wiadomo, że traktują strach jako dobry kapitał do zbijania punkcików w sondażach. Natomiast jak rozładować strach? Bo dla mnie strach jest emocją całkowicie naturalną. Ja rozumiem, że ludzie się boją. Sam niektórych zjawisk związanych z wielkimi migracjami się obawiam. Nie, no bo też nie ulegajmy z kolei takiemu mitowi czy takiemu uproszczeniu, że tutaj wszystko jest wspaniale, bezpiecznie, nie ma żadnego problemu i oczywiście, nic dla mnie grozi nigdy. Oczywiście, tak nie jest. Tak nie jest. Nie ulegajmy też, że możemy tutaj coś zastopować, czy mamy jakiś wybór. Nie, po prostu mam taką sytuację geopolityczną i takie możliwości globalizacyjne ruchu, zmiany miejsca życia ludzi, że będziemy się z tym coraz bardziej mierzyć, że ludzie będą do nas przyjeżdżać. W związku z tym, ale mamy ten strach, który trzeba jakoś umieć rozładować. Ten strach często wynika z informacji nieprawdziwych albo z niezrozumienia złożoności sytuacji. I dzięki temu, i to był jeden z takich motywów głównych naszych, kiedy żeśmy tworzyli tą stronę, żeby umieć ludziom wytłumaczyć na tyle szeroko to zjawisko, żeby ten strach w jakiś sposób rozładować. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że ten strach między innymi jest motorem agresji. Ludzie, którzy się boją, bardzo często wywołują swój stres związany z tym strachem poprzez agresję. Agresję słowną, agresję
czasami nawet i fizyczną. Coraz częściej w Polsce dochodzi do agresji fizycznych względem ludzi wyglądających inaczej. No właśnie, takich przypadków jest niestety coraz więcej. Państwa gościem, o tym za chwilę jeszcze będziemy rozmawiać, Państwa gościem jest Paweł Cywiński, twórca portalu Uchodźcy Info. Przed Państwem teraz informacje Radia Tok FM, a po informacjach pojawimy się ponownie i naszą rozmowę będziemy kontynuować. Słuchają Państwo Przedpołudnia Radia Tok FM. Przedpołudnie Radia Tok FM. Aleksandra Dziadykiewicz, dzień dobry. Skoro w ostatnich dniach na poradnikowym tapecie mamy zwolnienia L4, to jeszcze jednej sprawie wypada wspomnieć. Pamiętajcie, że jeżeli poprawi się wasz stan zdrowia, czujecie się już dobrze, a do końca waszego zwolnienia lekarskiego zostało jeszcze kilka dni, czy na przykład miesiąc, możecie wrócić do pracy wcześniej. Dla niektórych to może być istotne, bo przecież w czasie L4 ZUS wypłaca nam równowartość nie 100, a 80% pensji. Zatem jeżeli już jesteśmy na dłuższym zwolnieniu, ale wyzdrowialiśmy szybciej niż sądził lekarz, mamy szansę na szybszy powrót do firmy. Zanim jednak zasiądziemy przed firmowym biurkiem, najpierw trzeba się udać w tym celu na wizytę do lekarza medycyny pracy lub do lekarza orzecznika ZUS-u. Ten pierwszy może wydać zaświadczenie, że nie widzi już przeciwwskazań do wykonywania przez nas pracy. Lekarz ZUS-u może natomiast formalnie skrócić okres L4, który było dla nas wystawione. Prawa do skrócenia zwolnienia lekarskiego nie ma za to zwykły lekarz rodzinny, nawet ten, który nam zwolnienie wystawił. Pamiętajcie jednak, jeżeli chcecie wcześniej wrócić do pracy, musicie dochować tych procedur, bo bez zaświadczenia, które potwierdzą nasz powrót do zdrowia i możliwość powrotu do pracy, możemy narazić się na gniew ZUS-u i kary finansowe. Poradnik Tok FM. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. A słyszał pan? Co się stało? Ja nie wiem, co się stało. Ja też nie wiem, co się stało. Ale ja wiem i powiem, co się stało. Ja, Maciej Zakrocki i moi goście. Od poniedziałku do piątku po 16:40. Reklama. Co jest najbardziej uciążliwe w alergii? Katar, zatkany nos i zatoki, przez co jestem jakby zamulony. Co wtedy robisz? Mam swoje leki, ale dodatkowo stosuję Irigasin, zestaw do płukania nosa i zatok. To bardzo proste i pomaga natychmiast. Rozpuszczam saszetkę Irigasinu w takiej specjalnej butelce i płuczę nos i zatoki. Uczucie ucisku w głowie znika momentalnie, a ja znowu swobodnie oddycham. To według mnie obowiązkowy zestaw dla alergika. Do kupienia w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Nadchodzi. Jest coraz bliżej. Święto tej, którą kochasz najbardziej. Dzień Matki. Z tej okazji 25 maja w Lidlu. 7 tulipanów za 6,99. Tak, tylko 6,99 za 7 sztuk. A bukiet 13 róż tylko 7,77. Jedynie 7,77 za 13 róż. Lidl, co tydzień coś nowego. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki na wątrobę. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. Ekonomia teoretyczna ekscytuje nielicznych. Ale to, jak przekłada się na praktykę, może zainspirować każdego. Rozwój osobisty to wyzwanie, ale przynosi zyski na wszystkich polach. Świat dostarcza inspiracji, ale tylko od nas zależy, czy chcemy je znaleźć. Po więcej inspiracji zapraszam na biznesinsider.com.pl. Łukasz Gras, redaktor naczelny Biznes Insider Polska.
Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego, jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Środa, 25 maja, jest 11. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec i Michał Poklękowski. Agencje donoszą o planowanej dziś wymianie Nadii Sawczenko na dwóch rosyjskich agentów. Bombiarz amator z Wrocławia ma dziś usłyszeć zarzuty. Zawieszono negocjacje w Centrum Zdrowia Dziecka. Strajkujące pielęgniarki czekają na nowe propozycje dyrekcji. Agencja Interfax donosi, że samolot prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki jest w drodze do Rostowa nad Donem, gdzie ma dojść do wymiany Nadii Sawczenko na dwóch rosyjskich więźniów. Z nami w studiu jest Dionis Turis. Powiedz, czy jest szansa, że skazana na 22 lata kolonii karnej pilotka opuści dziś rosyjskie więzienie i wróci do domu? No, wiele na to wskazuje, bo po pierwsze, jak twierdzi Reuters, władze w Kijowie uniewinniły dwóch Rosjan, agentów wywiadu wojskowego, którzy byli skazani na 14 lat więzienia i którzy mają być wymienieni na Sawczenko. Według nieoficjalnych informacji są oni już w drodze do Rostowa nad Donem, czyli tam, dokąd w tej chwili zmierza samolot Petra Poroszenki, a być może z Petrem Poroszenką na pokładzie. W tej sprawie informacje na razie są niejasne. Ukraiński prezydent lub jego samolot ma wylądować za kilka godzin i właśnie w Rostowie miałoby dojść do wymiany więźniów. Nie wiemy jeszcze, na jakich zasadach ostatecznie ta wymiana miałaby się odbyć, bo wcześniej Rosjanie domagali się gwarancji, że Sawczenko po powrocie na Ukrainę ponownie trafi za kraty. To był Dionis Turis, a my dodajmy, że Kreml na razie nie potwierdza doniesień o dzisiejszej wymianie więźniów. Rzecznik prezydenta Putina Dmitrij Pieskow powiedział agencji Interfax, że nie ma wiedzy o tym, by prezydent Poroszenko miał się pojawić w Rostowie nad Donem. Słuchasz informacji TOK FM. Grzegorz Schetyna nie ma wątpliwości, że tylko konkretne działania naszych władz mogą powstrzymać Komisję Europejską przed podjęciem drastycznych kroków wobec Polski. Według szefa Platformy, który wczoraj rozmawiał w Warszawie z komisarzem Fransem Timmermansem, kryzys w relacjach z Unią zostanie zażegnany, jeśli rząd opublikuje marcowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a prezydent przyjmie ślubowanie od trzech sędziów wybranych przez poprzedni Sejm. Jak stwierdził Schetyna w poranku Radia Tok FM, jeśli PiS nie rozwiąże kryzysu, wszyscy odczujemy bolesne skutki tej decyzji. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt by nie pomyślał o takim scenariuszu, że Polska jest wskazywana jako troublemaker, jako ten kraj, który robi kłopoty Unii. Ale jeżeli Polska tworzy kłopot, będziemy partnerem niesłuchanym, niechcianym, nietraktowanym poważnie tak jak dotychczas. Może to mieć zdaniem lidera Platformy negatywny wpływ na decyzje dotyczące na przykład nowego unijnego budżetu. Zatrzymany wczoraj 22-letni student z Wrocławia, podejrzany o podrzucanie ładunku wybuchowego w autobusie, za chwilę zostanie doprowadzony do prokuratury. Dziś, jak zapowiada zastępca prokuratora generalnego Marek Pasionek, ma usłyszeć zarzuty, o czym teraz Małgorzata Waszkiewicz. Śledztwo zostało wszczęte jako usiłowanie zabójstwa jednym czynem wielu osób z użyciem materiałów wybuchowych. Co ostatecznie usłyszy od prokuratora zatrzymany mężczyzna, okaże się dopiero po doprowadzeniu go do prokuratury. Śledczy z wrocławskiego oddziału prokuratury krajowej we Wrocławiu postawią mężczyźnie zarzuty. Zostanie on przesłuchany i będzie mógł złożyć albo odmówić składania wyjaśnień. Potem, jak mówią prokuratorzy, prawdopodobnie złożą wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla 22-letniego studenta. Wrocław, Małgorzata Waszkiewicz, TOK FM. Nie ma porozumienia między dyrekcją a pielęgniarkami z Centrum Zdrowia Dziecka. Negocjacje zostały zawieszone, a siostry w oczekiwaniu na nowe propozycje kontynuują strajk. Z tego powodu w szpitalu wykonywane są tylko zabiegi ratujące życie. Na inne trzeba poczekać, dlatego w przypadku umówionych przyjęć dyrekcja prosi o telefoniczne potwierdzenie. Pielęgniarki podkreślają, że nie walczą tylko o podwyżki, ale też o poprawę warunków swojej pracy. Twierdzą, że jest ich po prostu za mało, a ma to związek z pieniędzmi, bo jak mówią, nowo przyjęta siostra zarabia w Centrum Zdrowia Dziecka mniej niż 2000 zł na rękę. Tomasz Pęska. Niskie płace powodują, że nie ma chętnych do pracy. Młode pielęgniarki wybierają inne szpitale, które płacą choć trochę więcej. To z kolei sprawia, że te zatrudnione w Centrum Zdrowia Dziecka są przeciążone. Pracują po 12 godzin, a i tak codziennie w placówce brakuje ich około 70. Rodzice małych pacjentów są pełni zrozumienia dla pielęgniarek, choć niektórzy, jak mama półtora miesięcznej Kingi, którą trzeba było przewieźć do Łodzi przy karetce, z trudem panowała nad emocjami. Wiem, że walczą o swoje, mają do tego prawo. I naprawdę, jakbym była na ich miejscu, też bym walczyła, bo
Martynka, bo to jest operacja. Były dni takie, że chodziło od rana przez 12 godzin non-stop. Ja powinnam jechać przez pana do domu, a nie ze szpitala do szpitala jeździć. Mam nadzieję, że wrócimy do domu, a nie znowu stamtąd tutaj. I nikt tego nie widzi, jaki to jest ból dla matki. W Centrum Zdrowia Dziecka stale pracuje około 800 pielęgniarek, by zapewnić minimalną obsadę. Zdaniem ich samych potrzeba blisko o 1/10 więcej. Tomasz Fęskę, TOK FM. Talibowie przyznali się do porannego zamachu w Kabulu, którego celem był bus wiozący pracowników sądu apelacyjnego. To był samobójczy atak. Zamachowiec podszedł do busa i wysadził się w powietrze. Zginęło co najmniej 10 osób, 4 zostały ranne. Wśród ofiar są także przypadkowe osoby. Rzecznik talibów oświadczył, że atak na pracowników sądownictwa był odpowiedzią na zatwierdzenie przez afgańskie władze egzekucji 6 więźniów skazanych za terroryzm. To byli talibowie i powieszono ich kilkanaście dni temu. To są informacje radia TOK FM, a w nich sport. Agnieszkę Radwańską czeka dziś trudne zadanie w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polka zmierzy się z 40 zawodniczką w światowym rankingu, przedstawicielką gospodarzy Karolin Garcją. Kamil Gapiński. 23-latka jest w dobrej formie. Niedawno wygrała turniej w Strasburgu. Z krakowianką walczyła 3-krotnie i za każdym razem były to zacięte 3-setowe mecze. Dwa z tych spotkań wygrała Radwańska, a raz lepsza okazała się Garcia. Tak więc dziś możemy spodziewać się twardego boju. Oby Adze udało się wyjść z niego zwycięsko. W tym miejscu przypomnę, że turniej na paryskich kortach nigdy za specjalnie nie pasował Agnieszce. Polka ani razu nie awansowała w nim dalej niż do ćwierćfinału. Kamil Gapiński, TOK FM. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w radiu TOK FM o 11.20. Pogoda. Synoptycy zapowiadają burze w większości regionów Polski, najwięcej słońca i bez deszczu dziś w centrum kraju i na Wybrzeżu Środkowym. W pozostałych regionach mało chmur, ale lokalnie ponownie możliwe burze. W Trójmieście w ciągu dnia 19 stopni, w Białymstoku 21, w Gorzowie, Krakowie, Kielcach 23, w Warszawie, Katowicach 24, w Poznaniu i Toruniu 25, a w Szczecinie 26 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Przedpołudnie Radia TOK FM. A w przedpołudniu Radia TOK FM cały czas Paweł Cywiński, twórca portalu Uchodźcy Info. Raz jeszcze dzień dobry. Witam ponownie. Sebastian Nowak na waszym profilu facebookowym, od niedawna funkcjonującym. No bo też o portalu od niedawna funkcjonującym rozmawiamy i o hejcie. Od tego zaczęliśmy naszą rozmowę. Ale hejt nie jest od niedawna. No hejt nie jest od niedawna, to prawda. Otóż pan Sebastian Nowak pisze, może się tak polskimi uchodźcami zajmiecie chlebem i solą za pieniądze żydowskie, to w naszym imieniu nie życzę sobie, żebyście witali tą armię najeźdźców socjalno-terrorystycznych. In extenso, cytuję. No to dosyć delikatnie tak naprawdę w porównaniu z kolegami. Kulturalna wiadomość. Tak, no jakby zakwalifikowałbym ją na podstawie tych wszystkich wiadomości, które przeczytałem od wczoraj, raczej jako te 10% najbardziej kulturalnych. Natomiast oczywiście zawiera tam wszelkie możliwe mity. I to jest ciekawe, że w dwóch zdaniach da się po prostu tutaj zawrzeć. Mistrz kondensacji. Dokładnie, to jest taki, wiesz, lakoniczny. Sztuka wypowiedzi lakonicznej. Mówiliśmy o tym, że no też nie chodzi o to, żeby stworzyć takie przekonanie, że tu właściwie nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych zagrożeń, że jakiś raj właściwie możemy tutaj stworzyć i wszyscy będziemy pokojowo sobie współistnieć. No ale na przykład, no bo to jest też kwestia takich rozsądnych rozwiązań politycznych. Jakiś czas temu moim gościem tutaj w Radiu TOK FM był profesor Michał Kleiber, który jest ambasadorem Komisji Europejskiej do spraw nowej narracji europejskiej, tak się ta jego funkcja nazywa. Rozmawialiśmy o tym pomyśle Komisji Europejskiej, żeby wprowadzić obowiązkowy rozdzielnik. To są też takie uprzedmiotawiające określenia, rozdzielnik, kwoty, no, mówimy o ludziach. W ogóle język dotyczący uchodźców jest strasznie dehumanizujący. Na przykład te całe słownictwo dotyczące katastrof naturalnych, jak fala, lawina. Właśnie, to prawda. Albo od razu wywołuje albo dotyczące robactwa, jak rój, chmara. Język jest bardzo ważny, bo wpływa na nasz sposób myślenia, generuje nasze działania. No, tu chodziło, żeby już nie posługiwać się tym depersonalizującym językiem, chodziło o to, żeby
na podstawie pewnych oczywiście danych i wskaźników obliczyć taką liczbę, która danemu krajowi procentową, danemu krajowi w sposób obowiązkowy przypadałaby, czyli jakiś na przykład określony procent uchodźców musiałaby przyjąć Polska, musiałby przyjąć Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Tam jest też taki pomysł, żeby karać dość sporymi pieniędzmi odmowę przyjęcia nawet jednego uchodźcy. No ale profesor Kleiber, który miał do tego w ogóle stosunek krytyczny, do tego akurat pomysłu, mówił, że to właśnie jest coś, co w jakimś sensie jako rozwiązanie polityczne może więcej przynieść szkody niż pożytku. No ale też chodzi o to, żeby właśnie jakieś takie rozsądne polityczne rozwiązania zastosować. Do Polski skądinąd, jak na razie przynajmniej, ci uchodźcy przyjeżdżać nie są, nie chcą. I to jest też taki fundament tej retoryki rządu Beaty Szydło, który to rząd jest, powiedzmy, niechętny tym różnym europejskim pomysłom i stoi na stanowisku, że tu trzeba wielką ostrożność zachować. No, że jeśli ktoś będzie chciał akurat do Polski, to wtedy możemy się zastanawiać, ale żadnych takich rozwiązań, które miałyby na celu właśnie przyjmowanie tutaj osób z jakiegoś rozdzielnika albo i nie, no to na to zgodzić się nie możemy. Jak ktoś będzie chciał do Polski zostać, najlepiej jeszcze Polakiem by chciał, no to może ewentualnie tak.